Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o sytuacji absolutnie skandalicznej, jakim jest zachowanie byłej dziennikarki, obecnie wolontariuszki z Polski na Ukrainie, która handluje w jednym z popularnych serwisów rzeczami osobistymi, w tym nieśmiertelnikami, zegarkami zabitych. Rosyjskich żołnierzy. Poziom barbaryzacji, poziom zdziczenia, dehumanizacji, do jakiego prowadzi rusofobia, do jakiego prowadzi do rozwinięta do granic po prostu absurdu, właśnie rusofobia, skrajna ksenofobia w stronę narodu rosyjskiego. Drugi temat bardzo istotny to jest temat em, zakończenia wojny na Ukrainie i tego, kto tak naprawdę jest hamulcowym rozmów pokojowych, rozmów rozejmowych. Pojawiają się coraz to nowe, nowe, nowe informacje na ten temat, które potwierdzają to, że wiosną 2022 roku rozmowy w, Stambu w Stambule zostały storpedowane przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, bardzo pouczający, bardzo ciekawy wywiad, którego udzieliła Wiktoria Nuland będzie przedmiotem mojego. Komentarza. Kolejny temat bardzo istotny, a mianowicie stanowisko kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który w ostatnim wywiadzie powiedział wprost, że konferencja pokojowa jest nieuchronna i musi się odbyć z udziałem Federacji Rosyjskiej. Bardzo, istotne, bardzo istotny sygnał, który płynie z Berlina. Pytanie, czy no, właściwie odczytywany także wśród elit politycznych w Polsce. I wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny, a mianowicie jeden z bardzo ważnych ekspertów w otoczeniu Donalda Trumpa, który jest przymierzany do tego, że być może będzie nowym szefem. Pentagonu, a być może nawet doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, a w każdym razie już pełnił ważne i odpowiedzialne funkcje w okresie prezydentury poprzedniej Donalda Trumpa. Elbridge Colby udzielił wywiadu polskim mediom i powiedział wprost, co sądzi na temat tych wszystkich mrzonek, które w Polsce są właśnie rozwijane w kontekście tego, że na przykład Ukraina odzyska granice z 1991 roku. Zachęcam Państwa do subskrybowania tego kanału, do wspierania go, do komentowania, do udostępniania tego filmu i przechodzimy do pierwszego tematu. Jedna z wolontariuszek z Polski, Karolina Baca Pogorzelska, która przebywa na Ukrainie, zamieściła w serwisie zrzutka.pl ogłoszenia o sprzedaży, sprzedaży rzeczy osobistych rosyjskich żołnierzy. Wiele wskazuje na to, sądząc z treści zamieszczonych ogłoszeń w serwisie zrzutka.pl, że są to rzeczy zabrane poległym, martwym żołnierzom rosyjskim. No, jest to przykład, jeżeli to się potwierdzi, jest to przykład niewyobrażalnego wręcz zdziczenia i z de dehumanizacji, po prostu dehumanizacji w zachowaniu, w sposobie funkcjonowania w społeczeństwie, to jest była dziennikarka, y, która w Polsce była uznawana, była prezentowana na salonach różnego rodzaju towarzyskich, celebryckich, y, prawda, dziennikarskich, y, otrzymywała w Polsce nagrody. Natomiast to, co się stało z tą kobietą po wyjeździe na Ukrainę, no jest przykładem, y, tak jak mówię, barbaryzacji, jest przykładem barbaryzacji. Y, to jest też niewyobrażalna sytuacja, że taki portal jak Zludka.pl bierze udział w aukcjach, w licytacjach, w wystawianiu, w sprzedaży rzeczy zagrabionych żołnierzom, takich jak nieśmiertelniki. I po tym, jak się rozpętała burza w mediach, jak część ludzi ze świecznika, część także tego środowiska dziennikarskiego, no uświadomiła sobie, do czego prowadzi takie, taka rusofobia, do czego prowadzi dehumanizacja narodu. Rosyjskiego prowadzi do zdziczenia, do barbaryzacji, do jakich, zatraty jakichkolwiek ludzkich odruchów, prowadzi do szabrownictwa wojennego i tak dalej, i tak dalej. No to zaczęła potępiać tutaj zachowanie Bacy Pogorzewskiej, która za bardzo nieudolnie zaczęła się tłumaczyć w serwisie X na Twitterze, że są to rzeczy tak naprawdę niezabrane poległy. No ale proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że taka rzecz jak nieśmiertelnik jest zostawiana przez żołnierzy w okopie. Zresztą sam opis, który zamieściła pani Baca Pogorzelska w serwisie Zrzutka.pl, nie pozostawia raczej większych wątpliwości. Oczywiście w kategoriach prawnych to powinna już orzec prokuratura i niezawisły sąd. Natomiast tak jak mówię, przytoczę tutaj ten opis, a państwo sami wyciągniecie wnioski. To jest opis, który widzicie państwo: to jest zrzut z ekranu z serwisu Zrzutka.pl, zrzutka zamieszczony przez panią Karolinę Bacę Pogorzelską. I możemy tutaj przeczytać: to jest cytat. Rusłan z 63 batalionu 103 brygady, mój narzeczony, przywiózł z Rosji w cudzysłowie pamiątki. Tylko my wiemy, w jakich warunkach zostały zdobyte. Niech zło zamieni się w dobro, a pieniądze z trofiejek pomogą ZSU. Zegarek wygląda na nowy, ale uwierzcie, że ani trochę nowy nie jest, zdobyty w okolicznościach, o których opowiadać będziemy. Po wojnie. Koniec cytatu. No, to komu i w jakich okolicznościach pani Baca Pogorzelska będzie o tym opowiadać? To jest temat na osobne nagranie. Natomiast nazywanie tych rzeczy w cudzysłowie pamiątkami, używanie takiego określenia jak trofejka, trofejny towar, no naturalny sposób nasuwa od razu skojarzenia z szabrownictwem wojennym z szabrownictwem wojennym. Patrząc na te, na, te, na, na te rzeczy, które wystawiła Baca Pogorzelska, no to naprawdę wygląda na naruszenie naruszenie prawa międzynarodowego i to bardzo poważne naruszenie prawa międzynarodowego, konkretnie artykułu 18 konwencji genewskiej, podpisanej w 1949 roku. A ten artykuł jest niezwykle istotny i ja go Państwu yy, i fragment tego właśnie państwu przytoczę. Tutaj możemy w konwencji genewskiej przeczytać cytat. Po każdej bitwie strony w konflikcie podejmą niezwłocznie wszelkie możliwe środki w celu wyszukania i zebrania rozbitków, rannych lub chorych, ochronienia ich przed rabunkiem i złym traktowaniem oraz zapewnienia im niezbędnej opieki, jak również w celu wyszukania poległych i niedopuszczenia do ich ograbienia. Koniec cytatu. Myślę, że. Tutaj żadnego komentarza większego nie trzeba. Proszę to skonfrontować treść konwencji genewskiej, genewskiej z 1949 roku z tymi wpisami, które zamieszcza Baca Pogorzelska w serwisie Zrzutka.pl. Jest to niewyobrażalny skandal, że Zrzutka.pl uczestniczy w czymś takim. Jest to niewyobrażalny skandal, że ktokolwiek z Polski może się parać w ogóle, trudnić czymś, czymś takim. Co ciekawe, ta pani cały czas prowadzi. Zrzutkę, yy, widzicie Państwo zresztą na swoich ekranach, zbiera na tak zwany batalion Donbas. Zebrała już no, z tych informacji zamieszczonych w serwisie, wynika ponad 2 664 000 złotych. No, pytanie, kto na to wpłaca? Kto na to wpłaca? Czy rzeczywiście społeczeństwo polskie jest tak dalej otumanione ukraińską propagandą i wierzy w te wszystkie bajki, że Ukraina rzekomo walczy za Polskę itd., tak itd.? Tak no są to absurdy przecież. W sytuacji, w której Ukraina blokuje ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, kiedy na Ukrainie wznoszone są cały czas pomniki zbrodniarzy, ludobójców, bandery Szuchewicza, ukraińskiej powstańczej armii, którzy bestialsko torturowali i mordowali polskie dzieci, kobiety, starców, ludzi bezbronnych. I tym ludziom. I Takiemu państwu społeczeństwo polskie dzisiaj pomaga. No jest to w, moim, w mojej ocenie niewyobrażalny skandal. Pozostawiam to głębokiej refleksji wszystkim, którzy to, tego słuchają dzisiaj. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę i moich widzów, tych stałych widzów podcastu geopolitycznego, ale być może także tych, którzy dopiero po raz pierwszy tutaj trafili. Proszę zobaczyć i uświadomić sobie, do czego prowadzi. Rusofobia, do czego prowadzi skrajna ksenofobia, skrajny szowinizm, który stał się częścią krajobrazu politycznego III Rzeczypospolitej. On się stał częścią archipelagu społecznego, bo to przecież nie tylko polity, politycy zaczęli włączać się i podsycać rusofobię w Polsce, ale także media, celebryci. Tak zwani dziennikarze, pracownicy mediów, profesorowie, ludzie ze sto tytułami, stopniami naukowymi, rektorzy uniwersytetów, także państwowych, dyrektorzy filharmonii, teatrów mam na myśli tych wszystkich rektorów, którzy arbitralnie zrywali, Umowy o współpracy z rosyjskimi uczelniami. Mam na myśli tych wszystkich dyrektorów filharmonii, którzy zrywali, przestali grać kompozytorów rosyjskich, dyrektorów teatrów, którzy przestali wystawiać sztuki autorstwa. Dramaturgów rosyjskich, i tak dalej, i tak dalej, mimo że Polska nie jest w stanie wojny z Rosją, mimo że Polska cały czas utrzymuje relacje dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, czyli na najwyższym szczeblu z Federacją Rosyjską. To jest wpisywanie się w nienawiść, to jest wpisywanie się w zorganizowany społeczno-polityczny hejt, to jest wpisywanie się w rusofobię, w ksenofobię, w skrajny szowinizm, który prowadzi do barbaryzacji, który prowadzi do odhumanizowania drugiej strony, która mogłaby być spokojnie, która jest cały czas partnerem dyplomatycznym, bo nie, nie są zerwane relacje dyplomatyczne. To jest coś niewyobrażalnego, to jest niewyobrażalny skandal. Jak nakręcono spirale nienawiści wobec Rosjan, a przykład szabrownictwa wojennego jest pokazaniem, do czego prowadzi ta droga. Zatem pyta, to jest właśnie taka można powiedzieć apel o to, aby się opamiętać, aby się opamiętać, aby zahamować tę nienawiść, która prowadzi do zdziczenia, do barbaryzacji, ale która prowadzi niestety też do wojny, do, do zderzenia, do konfrontacji w takiej sytuacji. Osobna sprawa to jest fakt, że ta wolontariuszka, bo dziennikarką nie będę nazywał pani Basy Pogorzewskiej nigdy, nigdy więcej, wpisuje się doskonale w propagandę wszystkich wrogów Polski. Wszystkich tych, którzy chcą dla Polski źle, którzy chcą pokazać Polskę i Polaków jako kraj zdziczały jako kraj jako barbarię jako kraj ludzi którzy nie przestrzegają prawa międzynarodowego aby oskarżyć Polskę o różnego rodzaju zbrodnie o różnego rodzaju niecne czyny łamanie prawa międzynarodowego wymusić odszkodowania i tak dalej i tak dalej przecież ta kobieta, jej działania wpisują się doskonale w propagandę wszystkich wrogów Polski. Wpisują się w ten obraz przedstawiania Polski i Polaków jako najgorszych z możliwych. W moim głębokim przekonaniu, działalnością tej osoby powinny zająć się odpowiednie organy ścigania. Pojawiają się coraz to nowe informacje i potwierdzenia właściwie. Tego, co już wiemy, że to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone storpedowały proces pokojowy na Ukrainie w kwietniu 2024 roku. Ten proces pokojowy, który wtedy się toczył, były te rozmowy, słynne rozmowy w Stambule, jeśli chodzi o zawarcie rozejmu. No i warto zwrócić uwagę na wywiad sprzed kilku dni, którego udzieliła Victoria Nuland, no bardzo wpływowa postać amerykańskiego Departamentu Stanu wpływowa jeśli chodzi o naszą część świata, która była w przeszłości stałym przedstawicielem USA przy NATO, asystentem sekretarza stanu, szefową biura do spraw Europy i Azji. To są funkcje, które między innymi pełniła, jest z, z, oczywiście znana z tych bardzo swoich wyrazistych słów na temat krzewienia demokracji, wspierania demokracji na Ukrainie i tych słowach o ponad 5 miliardach dolarów, które Amerykanie na to mieli przeznaczyć jeszcze przed tak zwaną pomarańczową rewolucją. Też tutaj pokazała pewnego rodzaju kulisy. Natomiast jeżeli chodzi o ten wywiad sprzed kilku dni, przeprowadzony przez rosyjskiego opozycyjnego dziennikarza Michaiła Zygara. To myślę, że najciekawszym fragmentem jest ten właśnie dotyczący zerwaniu porozumień stambulskich, a właściwie no, storpedowaniu, może w ten sposób, porozumień stambulskich. Tutaj Wiktoria Nuland powiedziała wprost, że Kijów odmówił zawarcia tych porozumień w Stambule z Rosją, zawieszenia broni i przejścia do kwestii pokoju, ponieważ to Waszyngtonowi i Londynowi, zdaniem Wiktorii Nuland, nie podobały się te warunki. To powiedziała była zastępczyni sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, a zatem osoba niewątpliwie bardzo dobrze poinformowana. No i tutaj, oczywiście. Powiedziała kilka słów na temat amerykańskich oczekiwań, tak aby nałożyć je różnego rodzaju ograniczenia na Federację Rosyjską, a że te porozumienia stambulskie nie nakładały takich ograniczeń, no to wówczas właśnie wiosną 2022 roku zarówno władze brytyjskie, dyplomaci brytyjscy, jak i dyplomaci amerykańscy sugerowali, aby tych porozumień stambulskich Ukraina nie zawierała. I tu musimy sobie zdawać sprawę, że to potwierdza szereg innych informacji, które, które mamy, że na przykład Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii, odegrał bardzo niechlubną rolę właśnie wiosną 2022 roku, zachęcając, zagrzewając prezydenta Włodymira Zełęckiego i innych, Wysokich rangą urzędników ukraińskich do tego, aby Ukraina walczyła, czyli aby się po prostu wykrwawiała. To jest, oczywiście, to się wpisuje w strategię brytyjską właśnie wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami i. i... Wpływania na losy kontynentu właśnie w sposób pośredni. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że jest to skrajnie niebezpieczne z punktu widzenia państwa polskiego, ponieważ tak jak pozostała potraktowana Ukraina, może być również potraktowana Polska. Nikt Polsce żadnych nie da gwarancji, że nie będzie potraktowana w sposób absolutnie instrumentalny, jako narzędzie, jako przedmiot, a nie jako podmiot. Warto zwrócić uwagę, że te państwa, w których Elity polityczne, medialne, są bardzo rozchwiane emocjonalnie, gdzie bardzo dużo jest emocji, a bardzo mało myślenia racjonalnego, są niezwykle podatne na tego typu propagandy, na tego typu sugestie, na tego typu inspiracje ze strony Bryty właśnie brytyjskiej czy amerykańskiej dyplomacji. I tutaj no, wprost Nuland powiedziała, że, że ta. Bliska sfinalizowania umowa pokojowa Ukraina-Rosja wiosną 2022 roku rozpadła się, ponieważ właśnie rządy przede wszystkim w Waszyngtonie i w Londynie tak doradziły prezydentowi Zełęskiemu. No, to jest sytuacja, w której powinno to dawać bardzo dużo do myślenia. Politykom w Polsce, także generalicji, także czołowym dziennikarzom, natomiast wydaje się, że jest dokładnie, niestety, na odwrót. W ubiegłą niedzielę, 8 września 2024 roku, kanclerz Niemiec Olaf Scholz udzielił głośnego wywiadu niemieckiej stacji CDF, i w tym, że wywiadzie Powiedział wprost, że nadszedł już czas na rozmowy pokojowe, pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie z udziałem Rosji. Padło to po raz pierwszy tak dobitnie, tak otwarcie z ust kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. I tutaj wprost Olaf Scholz powiedział, że te poważne rozmowy, które pozwoliłyby wyjść z impasu i pozwoliłyby w ogóle osiągnąć pokój, Powinny się odbyć szybko i powinny być z udziałem właśnie Rosji. Ten szczyt musi się odbyć z udziałem Rosji, na co z szczególną uwagę tutaj i szczególny nacisk położył właśnie kanclerz, kanclerz Niemiec. Powiedział zresztą, że ta konferencja pokojowa jest nieuchronna. No, jak doskonale wiemy, każda wojna kiedyś się kończy. I ta sytuacja, w której dotychczas Rosja w ogóle była pomijana na różnego rodzaju takich dziwnych zjazdach, dziwnych konferencjach, które udawały konferencje pokojowe, no była sytuacją absurdalną, tak naprawdę, z punktu widzenia i historii, i zwyczajów i dyplomacji, i, i, i czyste, czystej realpolitik. W, w tym zakresie, i tutaj zresztą także trzeba, trzeba sobie zawracać, zdawać z tego sprawę, że skutki wojny na Ukrainie, niemiecka gospodarka również bardzo mocno odczuwa i ta presja społeczna w Niemczech jest coraz silniejsza, coraz większa. No niestety w Polsce widać, że mimo tej ogromnej, tego ogromnego wysiłku, jaki wszyscy ponosimy. Przez nieodpowiedzialne zachowania władzy, nieodpowiedzialne zachowania establishmentu, który wspiera bezwarunkowo Ukrainę, no to jednak w Polsce te emocje wygrywają, jednak brak myślenia racjonalnego i przewaga emocji w życiu publicznym nad, nad postawą racjonalną jest jednak ogromna. Natomiast w Niemczech jest na odwrót, jednak ta postawa racjonalna. Dominuje i to widać było przy powściągliwości, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, i to widać również przy takich wypowiedziach, właśnie jak wypowiedź kanclerza Scholza. Tutaj też warto zauważyć, że dosyć powściągliwie zachował się Scholz przy pytaniu o, o zaufanie do Zełęskiego, któremu kadencja prezydencka skończyła się 20 maja. Po tym zresztą, jak ujawniono, że to. Wywiad ukraiński wziął udział w wysadzeniu gazociągu Nord, Nord Stream. To bardzo dyplomatycznie wokół tego przeszedł, co wcale nie powinno usypiać czujności polskich polityków i służb w Polsce, dlatego że to jest moim zdaniem cisza przed burzą. Niemieckie media, a przede wszystkim niemieckie służby specjalne, wiemy, że zbierają szczegółowe informacje, zbierają dowody na udział Polski w tym zamachu terrorizmu turystycznym na Nord Stream i no niestety można się spodziewać tego, że Polska będzie przez sporą część różnego rodzaju istotnych podmiotów, istotnych graczy politycznych potraktowana jako kozioł ofiarny. Polityka, którą stosują politycy w Polsce, różnego rodzaju nieodpowiedzialne wypowiedzi, chociażby takich polityków jak Hołownia czy Sikorski, no jasno pokazują w którą stronę to to pójdzie. Natomiast także trzeba sobie zdawać sprawę, że coraz częściej na Zachodzie mówi się o zrealizowaniu operacyjnych celów Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, czyli zajęciu całego Donbasu. Tutaj warto przypomnieć całkiem niedawny reportaż telewizji BBC, który właśnie pokaza pokazał: to był reportaż z Pokrowska czyli miasta w obwodzie donieckim, które jest obecnie celem rosyjskiej ofensywy i tutaj z tego reportażu wynika, mówiąc krótko, to, że jeżeli Pokrowsk padnie, jeżeli Rosjanie zajmą to miasto, to wówczas przetną jedną z głównych, jedną z najważniejszych dróg zaopatrzenia, tych węzłów takich logistycznych w regionie Donbasu i to z kolei zmusiłoby czysto operacyjnie po prostu Ukraińców do wycofania się z czasów Jaru, a ta linia frontu no, zbliżyłaby się do Kramatorska, to, to oznaczałoby fakt, że Ukraińcy praktycznie no, stracą ten, ten obwód doniecki i to dotarcie do administracyjnych granic obwodu donieckiego, który został włączony decyzją administracyjną, decyzją Władimira Putina, je, no, wypełniłoby jeden z głównych. Celów w ogóle działań wojennych Rosji na Ukrainie. Mówimy oczywiście o celach czysto militarnych. O celach czysto militarnych. Natomiast no, te też pokazuje, jak bardzo płonne były te wszystkie nadzieje i jak bardzo niepoważne były te wszystkie zachwyty mediów głównego nurtu w Polsce nad rajdem ukraińskich sił zbrojnych czy tam tych wojsk specjalnych w obwodzie. Kurskim, Federacji Rosyjskiej. Od samego początku twierdziłem, że jest to działanie czysto PR-owe, czysto marketingowe, które nie będzie miało żadnego znaczenia operacyjnego, a już nie mówiąc o żadnym znaczeniu operacyjno-strategicznym. Natomiast natomiast, no, to też pokazuje, jak bardzo emocje rządzą, rządzą społeczeństwem w Polsce, jak bardzo rządzą emocje opinią publiczną, jak łatwo jest rozkołysać tę łódkę społecznych, społecznych emocji w Polsce. Natomiast... no też widać wyraźnie, że już także media brytyjskie podchwyciły ten temat, że po prostu Ukraina bardzo mocno przegrywa. Widać to po zachowaniu kanclerza Olafa Scholza i widać to także po innych wypowiedziach czołowych polityków. No, pytanie, co dalej z polską polityką, która jest bardzo mocno, tak jak powiedziałem, rozkołysana emocjonalnie, gdzie cały czas, chociażby w wypowiedziach prezydenta Andrzeja Dudy, mówi się o odzyskiwaniu przez Ukrainę granic 1991 roku. No to jest absurd. Dzisiaj patrząc na, na sytuację, patrząc na mapę geopolityczną Europy, to jest jasne, że to będzie ekstremalnie, ekstremalnie trudne i to mówi wielu ekspertów także w w mediach w Polsce, które przeprowadzają wywiady z ekspertami, na przykład zachodnimi, i ci eksperci zachodni wskazują, że trzeba jak najszybciej mówić o rozwiązaniu pokojowym, a nie o jakichś mrzonkach dotyczących odzyskiwania granic 1991 roku dla Ukrainy, bo to jest po prostu na dzisiaj geopolitical fiction i warto to mieć na uwadze. Warto przyjrzeć się polityce niemieckiej, która jest polityką niezwykle pragmatyczną i zadać sobie pytanie, co będzie, jeżeli dojdzie do tego, tej nieuchronnej konferencji pokojowej, o której powiedział w CDF Olaf Scholz, i z czym my zostaniemy jako Polska i Polacy? Wspomniałem o tych zachodnich ekspertach, którzy przedstawiają także w Polsce amerykańską politykę taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką Polacy chcieliby widzieć. Przedstawiają. Po prostu z pozycji realistycznych swoje opinie, także w stosunku do wojny na Ukrainie, wskazując, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby Ukraina odzyskała. Granice z 1991 roku. Niewątpliwie taką postacią jest Elbridge Colby, człowiek z otoczeniu eksperckiego Donalda Trumpa, który w czasie jeszcze prezydentury Trumpa w latach 2017-2018 był zastępcą asystenta sekretarza obrony do spraw strategii i rozwoju sił zbrojnych. Przypisuje się mu bardzo ważną rolę. W opracowaniu strategii obrony Stanów Zjednoczonych, tej strategii z 2018 roku, która po prostu przeniosła akcenty, która przeniosła uwagę Departamentu Obrony USA na wyzwania związane ze wzrostem znaczenia Chin. I myślę, że warto Państwu polecić, Pracę Elbridge'a Kolbiego, bo to nie tylko jego wystąpienia, wywiady z tym ekspertem, ale także bardzo ciekawe książki. W Polsce ukazała się jedna z, no, inter z najbardziej interesujących książek ostatnich lat, a mianowicie Strategia Wypierania Elbridge'a Kolbiego z pod tytułem Amerykańska obrona w dobie konfliktu mocarstw. Pozycja wydana. Przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, rządowy think tank w 2023 roku. Czyli świeża, świeża pozycja w Stanach Zjednoczonych wydana w 2021. Wrócę do tej książki, natomiast myślę, że także warto polecić Państwu wywiad, który się ukazał na portalu ONET 31 sierpnia, właśnie z Elbridge'em. Kolbie. Redaktor Kamil Turecki przeprowadził taki wywiad, który zbulwersował część establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej. No bo jak to jest możliwe, aby człowiek z otoczenia eksperckiego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych mógł powiedzieć, że właśnie i to jest cytat Zelbirża Kolbiego, jest bardzo mało prawdopodobne, aby Ukraina odzyskała całe swoje terytorium w granicach z 1991 roku. Koniec cytatu. Natomiast to nie jedyne słowa wywodzące się po prostu z postawy realistycznej, które przedstawił. To także w. Wprost powiedzenie, że Stany Zjednoczone będą negocjować z Rosją, że dojdzie do porozumienia pokojowego, że prędzej czy później strony usiądą do stolika rozmów. Tak, z Władimirem Putinem. No i tutaj też bardzo. Yy... Ciekawie to, to przedstawił Elbridge Kolbi, bo tutaj redaktor turecki zadał pytanie, czy Kolbi czy będzie ewentualnie doradzał, czy zniechęcał Donalda Trumpa, gdyby ten został prezydentem do zakończenia wojny w Rosji. Natomiast tutaj padły jasne stwierdzenia ze strony Kolbiego, że w interesie Stanów Zjednoczonych tak naprawdę jest to, aby to tę wojnę zakończyć. I nie ma żadnych jakby oporów. Nikt w Stanach Zjednoczonych moralnych, żeby rozmawiać z Putinem, jakby to. Część polskiej sceny politycznej chciała widzieć. Powiedział wprost zresztą Kolbi, zresztą że amerykańscy prezydenci po prostu kończyli te niewygodne wojny, a niewątpliwie ta wojna na, na, prawda, na Ukrainie jest niewygodna. Zresztą mówi wprost, że. Ta chęć zakończenia wojny na, Uk na Ukrainie jest po prostu silna w środowisku, w środowisku republikanów i mówi wprost, że Stany Zjednoczone rozmawiały z Mao Tse-tungiem, z Józefem Stalinem, więc dlaczego miałyby nie rozmawiać z Władimirem Putinem? Bo jakby... Czysto realistyczne, pragmatyczne, pragmatyczne podejście. Natomiast też bardzo interesujące jest to, co Cokolwiek mówi o zdolnościach obronnych Europy, Unii Europejskiej, europejskich sojuszników USA. Mówi przede wszystkim to, że Stany Zjednoczone muszą się skoncentrować na Indopacyfiku. Tutaj wprost padają, te, wprost padają te słowa: musimy bardziej skupić się na Pacyfiku. To mówi, to mówi J.D. Vance, to mówi Elbridge Colby, to mówi sam Donald Trump. Tutaj Colby mówi, że oczywiście Stany Zjednoczone, jego zdaniem, powinny pozostać w NATO i nadal wspierać ten sojusz, pomagać Europie, ale, i to uwaga to jest bardzo ważne, to jest cytat z Erbisza Kolbiego. Realistycznie rzecz biorąc, muszą istnieć granice tego, co możemy zapewnić. Koniec cytatu, i to jest jasne pokazanie, że są te granice. I niedawno Państwu prezentowałem w podcaście geopolitycznym fragment tych maili ze skrzynki Dworczyka, jeden z tych maili. Który był rzekomo wysłany przez Tomasza Szatkowskiego, mówił o tym, że no, Amerykanie zachowują się w sposób no, niezwykle nonszalancki, mówiąc delikatnie i, i taki y, no, traktują przedmiotowo państwo polskie i wcale nie dają realnych gwarancji na rozmieszczenie, na przykład stałych. Ciężkich dywizji pancerno-zmechanizowanych w Polsce. No to jest oczywiste. Ja wielokrotnie Państwu mówiłem o tym i przywoływałem na przykład słowa generała Bena Hodgesa, który mówił wprost, że Amerykanie nie będą sobie wiązać rąk, muszą mieć prowadzić politykę elastyczną, bo Indo-Pacyfik jest dla nich ważniejszy, bo Bliski Wschód jest dla nich ważniejszy. I to wszystko tak naprawdę powtarza Elbridge Colby. Tutaj jest jasne, nawet zadaję takie pytanie: ono jest bardzo istotne. Kolbi mówi, to jest cytat, Czy powinniśmy poświęcić nasze interesy w Azji najważniejszym teatrze, ponieważ wielu Europejczyków odmówiło traktowania nas poważnie? Koniec cytatu. Chodzi o to, aby że część, spora część państw europejskich po prostu wydaje mało na obronę. Tutaj oczywiście kolbi się rozpływa nad tym, jak to doskonale, że Polska wydaje tak dużo, tak dużo, już właściwie w przyszłym roku będzie to blisko 5% PKB. Natomiast no, też musimy sobie zdawać sprawę, że to głaskanie Polaków po głowach przez Anglosasów wcale nie jest. Bezinteresowne. Doskonale wiemy, czym jest offshore balancing, wiemy doskonale, czym jest ta strategia wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami. Ukraina stała się tego po prostu ofiarą. I wiele wskazuje na to, że Brytyjczycy nie będą mieli i Amerykanie nie będą mieli żadnych skrupułów, aby poświęcić także Polskę jako pionka na tej eurazjatyckiej szachownicy w znacznie szerszej rozgrywce z Chinami. I właśnie co do Chin, bo to jest istota rzeczy, tak naprawdę. Elbridge Colby jest znany z tych poglądów. To nie jest coś, coś nowego dla specjalistów, dla ludzi, którzy generalnie obserwują. Obserwują to, co się dzieje, ale to jest człowiek, który wpłynął bardzo mocno na sposób także widzenia rozgrywki geopolitycznej przez Donalda Trumpa, który zwraca uwagę, że najważniejszym wyzwaniem, najważniejszym rywalem geopolitycznym dla Stanów Zjednoczonych jest Chińska Republika Ludowa. Zresztą Widzieliśmy to ostatnio po tym spotkaniu szefów MI6 i CIA. Relacjonowałem to w podcaście geopolitycznym. Bill Burns wprost mówił, że największym rywalem geopolitycznym prawda jest właśnie Chińska Republika Ludowa. Natomiast polecam Państwu jeszcze raz tę książkę Strategia Wypierania. Tutaj już na samym wstępie, i myślę, że to jest lektura obowiązkowa dla wszystkich nawigatorów polskiej, polskiej dyplomacji już na samym wstępie na stronie 9 Elbridge Colby wprost mówi w którym miejscu się znajdujemy i tak naprawdę na co można na co nie można liczyć ze strony Stanów Zjednoczonych Możemy no, przeczytać na tej stronie dziewiątej, to jest cytat. Po upadku Związku Sowieckiego, Stany Zjednoczone były na tyle potężniejsze od potencjalnych rywali, że mogły z łatwością pokonać każdego adwersarza w walce o dowolną sprawę, o którą mogłyby chcieć rywalizować. Tamtego świata już nie ma. Epoka jednobiegunowa dobiegła końca. Koniec cytatu. To jest jasne i oczywiste, że Stany Zjednoczone nie będą europejskim policjantem, w, a na pewno już nie w takim wymiarze, w jakim były w latach 1945-1991, ani w latach 1991-2008. To już bez względu na to, czy przy, tutaj porównujemy okres Zimnej Wojny, czy okres Okres tej jednobiegu nowej chwili, która trwała właśnie umownie między 1991 a 2008 roku, czyli ten kryzys gospodarczy. W, w okresie zimnej wojny po 1945 roku, aż do dezintegracji Związku Radzieckiego w 91 no Stany Zjednoczone były takim swoistym żandarmem w Europie Zachodniej. Stacjonujące wojska niemieckie właśnie w, w wojska amerykańskie w Niemczech i właśnie pewna hegemonia amerykańska i narzucanie pewnej wizji świata, także właśnie w, w Europie Zachodniej to wszystko odchodzi w przeszłość. Oczywiście amerykańskie wpływy w Europie jeszcze są bardzo silne, bardzo. Istotne. Wojna na Ukrainie jest niezwykle korzystna dla Stanów Zjednoczonych, bo uzależnia gospodarczo-energetycznie Europę od Stanów Zjednoczonych, ale wszystko ma swój kres. Doskonale wiemy, że Wielki, Bliski Wschód, a przede wszystkim rywalizacja z Chinami, jest absolutnym game changerem, jak piszą Amery sami Amerykanie. I warto tych Amerykanów naprawdę. Słuchać, czytać, zobaczyć, jak ta polityka wygląda realnie i nie łudzić się tutaj, że Ukraina odzyska jakieś terytoria z 1991 roku. Trzeba się zastanowić, jak dostosować polską politykę do zmieniającej się architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i jak stworzyć ją elastyczną, a nie opartą tylko i wyłącznie na emocjach i wierze w to, że amerykański policjant zapewni bezpieczeństwo. Dziękuję Państwu za uwagę.